Dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Czesław Bielecki, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie, polityk, działacz społeczny. Publicysta, właściwie zwierzę polityczne, Oprzywskim wszystko razem. architekt. Dzień dobry państwu i dzień dobry panu. No właśnie. Tak, z pańskiej obserwacji, w jakim jesteśmy obecnie stanie? Czy to już jest sytuacja, w której mamy do czynienia, jak mówią niektórzy, z zamachem na demokrację, końcem państwa prawa, rozpadem faktycznym państwa, rewolucją, czy też toczy się ostra polityczna gra obustronna? Z czym my mamy właściwie do czynienia? Myślę, że gra, w której opozycja, nie zachowuje reguł gry, a rządzący czasem zapominają, że mając e, tak istotną większość, powinni zachowywać się bardziej, bardziej nobliwie i bardziej dbać o styl tej walki. E, zacznę od tej pierwszej sprawy. No, ja rozumiem, że jest bardzo przykre dla Platformy Obywatelskiej, że po 8 latach rządów, w ciągu których właściwie nie chcieli, czy nie umieli niczego zrobić i dokonać jakichś zasadniczych reform, które by przywróciły działanie prawa i sprawiedliwości w naszym kraju? Bo uważam, że na ogromnych połaciach, od systemu fiskalnego po bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, żyjemy wciąż w kraju, w którym prawo nie działa tak, jak powinno działać. Otóż rozumiem ich frustrację, ponieważ zwycięstwo. Zjednoczonej Prawicy było bezprecedensowe na tle 26 lat wolnej Polski. Natomiast to jest oczywiście histeria. To jest oczywiście histeria, to jest odwoływanie się do świata zewnętrznego, kiedy na rynku wewnętrznym nie zdoła, Platforma nie zdołała przekonać społeczeństwa, także swojego elektoratu, żeby no tak, tylko, wygrać. Tylko oczywiście nie sama Platforma protestuje. Ten spór, który ostatnio, z którym ostatnio mamy do czynienia, dotyczy przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego. Sami sędziowie, również środowisko prawnicze mówią o tym, że rząd, nie publikując na przykład orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, łamie prawo i faktycznie oznacza to koniec normalnie działającego państwa. Czyli nie chodzi tylko o proces platformy, ale on jest szerszy, bardziej wyrazisty. Więc, jak mówię, czy możemy to sprowadzić? Wyłącznie do takiej walki politycznej. Ja myślę, że gdybym stał przed Komisją Wenecką i miałbym jej wyjaśnić. To jest dzisiaj, tak? Dzisiaj, <grym> dzisiaj. Gdybym stał dzisiaj przed Komisją Wenecką i jako były szef Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, miałbym wytłumaczyć, o co chodzi w tym sporze. To bym powiedział tak. Ci, którzy wygrali wybory, i przyczyna, dla której wygrali wybory, to jest głębokie przekonanie, że Polska nie posuwa się wystarczająco szybko naprzód, że sądownictwo, które kosztuje nas tyle jako podatników, ile w przeciętnym kraju Unii Europejskiej, kompletnie nie działa. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, na ile nie działa, tu bym się zwrócił, nawet dostarczył tłumaczenia na angielski, francuski, niemiecki. Członkom tej komisji tłumaczenia z reportaży z reportaży w Gazecie Wyborczej o tym, w jaki sposób dom dziecka prowadzony przez siostrę Bernadette albo zduńska wola, w której burmistrz przekupywa, żądał od wszystkich zatrudnionych płacenia swoich haraczu 10%, nie zostało osądzony, a doszedł do Sądu Najwyższego. Czyli wystarczą mi reportaże sądowo-kryminalne gazety wyborczej, żeby udowodnić, że prawo w naszym kraju na ogromnych połaciach naszej rzeczywistości nie działa. I w związku z tym nowa władza, już kończę, nowa władza musi w jakiś sposób ten impas przełamać i nie chce dać sobie założyć aksamitnych czy welwetowych, sztruksowych kajdanek w postaci Trybunału Konstytucyjnego, który będzie działał jak zamrażawka sejmowa. To znaczy cokolwiek Sejm cokolwiek większe Sejmowa uchwali, to zostanie to przez opozycję skierowane do Trybunału Konstytucyjnego i po pewnym czasie obalone, po pewnym czasie i tu rządzący mają rację, ponieważ Trybunał nie, dzia nie działa natychmiast, a ustawa jest zawieszona dopiero w momencie, kiedy jej niekonstytucyjność będzie stwierdzona. Ale mając taką większość, jaką Platforma wbrew prawu zapewniła sobie w tym Trybunale i mając taki takie regulacje związane z pracą Trybunału można przy pomocy Trybunału sparaliżować wolę demokratycznie wybranego parlamentu i demokratycznie ustanowionego rządu. No dobrze, ale na ten argument można <laughs>, odpowiedzieć w ten sposób, że gdyby, owszem, PiS wygrał, ma większość w Sejmie, ma większość w Senacie, yy, ma prezydenta w tym sensie, no ale nie ma większości konstytucyjnej. Gdyby faktycznie yy, nie chciał obchodzić prawa i paraliżować działań Trybunału, no to powinna nastąpić zmiana Konstytucji i wtedy tak daleko idące zmiany dotyczące również miejsca Trybunału byłyby zasadne. Na w tej chwili mamy jednak do czynienia z, takim, z taką walką na kruczki prawne, gdzie tak jest, mamy do czynienia się. z takim obchodzeniem prawa obustronnym, które prowadzi jednak do paraliżu państwa. E, tak, i uważam, że kompromis, który w różnych formach był proponowany przez europosła Ujazdowskiego, przez pewne grupy, grupy posłów z, Kukiz, z partii Kukiza. Uważam, że jeśli myślenie o państwie, szacunek dla państwa towarzyszyłby Obu stronom, ale przede wszystkim opozycji, to wyraźnie taki kompromis by się zarysował. I uważam, że ten, to granie, granie o, o poparcie świata zewnętrznego jest w tym sensie ze strony opozycji grą nieuczciwą. Jest rodzajem, nie boję się tego słowa, nawet to w Pana piśmie napisałem, jest, zaczyna dotykać zdrady pewnych elementów interesu państwowego dlatego no. że państwo polskie musi być stabilne państwo polskie nie znajduje się w próżni znajduje się na wschodniej flance zachodu i nato i państwo polskie musi być stabilne i to jest destabilizowanie państwa nie ma żadnych szans na to żeby demonstracje na ulicach zmieniły zmieniły wyrok który który, który jest wyrokiem elektoratu. Natomiast może zdestabilizować państwo. I wydaje mi się, że, że jest tu miejsce na kompromis. Ale jest to też mój apel do strony rządzącej, żeby wykazała się pewnym umiarem, pewnym innym stylem walki politycznej, nie posuwała się o jeden most za daleko, nie licytowała w górę, bo trzeba tu licytować poniżej możliwości, które daje im większość parlamentarna, bo trzeba szukać konsensu. No bo właśnie, tak jak się, tak możemy by porównać to, co się dzieje, trochę takiej gry w pokerach, gdzie każda strona coraz podnosi stawkę i coraz mocniej licytuje. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, druga strona uważa, że to nie było orzeczenie, że to w ogóle nie był wyrok i twierdzi, że nie zamierza go publikować. W związku z tym mamy odwołanie się do instancji dalszej i to się tak nakręca i nie wygląda, czy nie widać na razie, w jaki sposób miałoby to porozumienie nastąpić. Ale jeszcze wracając do tego, do tego pytania o działalność opozycji i o wynoszenie tego naszego polskiego sporu na zewnątrz. Po pierwsze, dlaczego jednak, jak się tak popatrzy zbiorowo, w większości te zachodni politycy i zachodnie media przyjmują punkt widzenia opozycji? Bo to tak to jest. I senatorowie, Amerykańscy, którzy wyspali list, i Komisja Europejska, i wygląda na to Komisja Wenecka, jednak wszyscy mówią jednym głosem krytycznym w stosunku do obecnej władzy. Ja powiem tak: akt przekonania drugiego człowieka ma charakter metafizyczny. I przekonanie kogoś to nie jest tylko treść, to nie jest tylko chłód pewnych argumentów, to jest też pewna forma. Jeżeli argumentuje się w sposób napastliwy, a robi to bardzo często obóz rządzący, to powoduje to kontr, kontratak. Mnie się wydaje, że patrząc na spokojnie, to jest pewien clincz. On jest znany w, także w państwach najbardziej demokratycznych. Muszę powiedzieć, że akurat znajdowałem się na jakiejś konferencji w Puerto Rico, kiedy była sprawa wyborów, w których pod koniec zwyciężył George W. Bush Gora. I naprawdę e, widziałem pełen podziwu, jak e, ta chicagowska Rada do Stosunków Międzynarodowych i bardzo doświadczeni naukowcy i policji w niej zasiadający, powiedzieli w pewnym momencie, trzeba to przerwać. Najważniejsze, żeby to przerwać. To jest kręska demokracji, że liczymy dziurki w jakichś kartach do głosowania i patrzymy, czy, czy one są dobrze zrobione. I w pewnym momencie Bush ustąpił. Ja uważam, że w tej chwili e, Powinien wycofać się do tyłu, zarówno w pewnych, pewnych, w pewnych sformułowaniach obóz rządzący, jak i także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny przegrywa na tym. Społeczeństwo, co widać we wszystkich, we wszystkich badaniach opinii publicznej, nie identyfikuje się z tak wysoko wzniesionym sztandarem niezależności Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ zaufanie do sądownictwa w Polsce jest bliskie zeru. Długość i przewlekłość trwania różnych rozpraw sądowych, nie sprawi, nierzetelność orzekania jest wiedzą powszechną, potoczną. O tym wiedzą obywatele, że nie można odwołać się do sądu, jako tego miejsca, gdzie prawo i sprawiedliwość będzie zapewnione. Czy to znaczy, że partia Prawo i Sprawiedliwość stworzy alternatywę dla, dla tego? Y Szerzącego się często bezprawia, korupcji, samowoli, czy wreszcie kretynizmu różnych, różnych, różnych środowisk? Nie wiem, nie jestem pewien, ale uważam, że Komisję Wenecką trzeba przekonać, że. Chodzi tu o pewną ideę państwa praworządnego naprawdę, a nie praworządnego denominę, wyłącznie w deklaracjach niektórych polityków opozycji. No dobrze. Tak naprawdę mamy dwa scenariusze. Pozytywny, który na razie, prawdę powiedziawszy, nic na to nie wskazuje, żeby mógł się pojawić. Czyli, że obie strony próbują znaleźć, bo to jest spór polityczny, obie strony próbują znaleźć jakieś wyjście z tego. Na przykład nie wiem, czy to formu, czy, czy według formuły, którą zaproponował Kozimierz Michał Jezuski, czy według jakiejś innej formuły. No, ale drugi scenariusz, który wygląda na to, jest bardziej prawdopodobny, to jest scenariusz zaostrzającego się konfliktu. Czyli yy, yy, spróbujmy jednak ten prześledzić, jak to może wyglądać. Dzisiaj yy, Komisja Wenecka potwierdza to, co było w wstępnej opinii. Yy, rząd, można się spodziewać, yy, odrzuca tę opinię. I co dzieje się dalej? Jak wygląda dalej sytuacja i jak ten konflikt może się rozwiązać? Yy, ja bym wolał, yy, jeżeli Pan pozwoli, inny styl rozumowania. Pierwsze to jest zadanie sobie pytania o charakterze państwowo -twórczym. Czy opłaca się zaostrzanie tego konfliktu? Nie, nie opłaca się. Czy opłaca się państwu polskiemu przedłużający się klincz? Nie opłaca się. W takim razie y, trzeba siąść, to nie są rokowania otwarte, a raczej kuluarowe lub zakulisowe, trzeba siąść powiedzieć, tak, ustąpimy wam, ale wy też musicie ustąpić. I ja uważam, że to jest ten moment, w którym y, autorytet naszego kraju, jego pozycja międzynarodowa jest zagrożona przez pewien cynizm tego ataku opozycji i pewną obojętność na formę obozu rządzącego. I to jest moment, w którym trzeba y, rzeczywiście się dogadać, porozumieć i zawrzeć taki kompromis. Y, w końcu. E, e, przykro to powiedzieć, ale tak jak kompromis okrągłego stołu nie był idealnym kompromisem, ale nie był wynikiem woli kompromisu, tylko woli walki obu stron. Komuniści chcieli ocalić resztę swojego władztwa przed nieuchronnym kryzysem, nasza strona chciała ewolucji Polski. I to samo jest teraz, tylko wśród zupełnie innych partnerów, partnerów wyrastających w gruncie rzeczy z tego jednego solidarnościowego pnia. I warto po prostu teraz zawalczyć o kompromis, a mnożenie scenariuszy negatywnych, to panie redaktorze, nie ze mną. Też, bym, też nie chciałbym mnożyć scenariuszy negatywnych, ale prawdę powiedziawszy, jak się popatrzy na to, jak, sytu, jak, jak wygląda dynamika sytuacji, to niestety w tę stronę trochę to zmierza. Też jestem zwolennikiem znalezienia oczywiście jakiejś formuły kompromisowej i tego słowa, że z obu stron należałoby coś takiego wypracować. Pewnie z tym się wszyscy zgadzamy, bo to państwu nie służy. Ale ja, jak mówi to... kolokwialne powiedzenie, uciekać trzeba do przodu, a nie wyłącznie do tyłu i nastawiać się na, na mnożenie, na mnożenie Konfliktów i wątpliwości. Obie strony zresztą, moim zdaniem, na tym wygrają. Ale jak to będzie wkrótce się przekonamy. Bardzo panu dziękuję. Moim Państwa gościem był Czesław Wielecki, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.